I 4 lata mniej na zawodowych ringach od Rickiego Sismundo. Pojedynek 10-rundowy już rozpoczęty, obaj praworęczni. Nieco wyższy, jeśli wierzycie oczywiście tym informacjom. Ghislain Maduma, ostrego rywala, 170 cm. Rywal 165, jak ma kategorię lekko półśrednią, czyli super lekką albo junior półśrednią, jak to woli. To nie są najlepsze warunki fizyczne. Sismundo ostatni pojedynek stoczył 13 maja tego roku z Dierijanem w Montrealu. Zremisował go niejednogłośną decyzją sędziowską, to było split decision remis. Natomiast wcześniej w styczniu przegrał też ciekawa historia, bo również niejednogłośna decyzja z Jose Felixem Juniorem w Burbank w Kalifornii. W szóstej rundzie tam został ukarany odebraniem punktu za uderzenie po gongu. Sędziowie punktowali Daniel Sandoval 93-96, Jonathan Davis 94-95, Max De Luca 95-94, a więc ten jeden sędzia punktował dla Sismundo. A był dla jego rywala, który przystąpił do tego pojedynku z bilansem 32-1-1. Znaleźliście w wyniku sporo pojedynków z Japończykami, no ale nic dziwnego, jeśli mieszka w Japonii. Sismundo to walczy z miejscowymi pięściarzami i tak w 2015 roku stoczył 4 walki z Japończykami. Najpierw z Akihiro Kondą, wygrał niejednogłośnie, później zremisował, wskazują Nakano. Wygrał przez Nakano w czwartej rundzie w kolejnym pojedynku z Nakano i na punkty 8-rundowy pojedynek w Tokio z Yoshitaką Kato. Temu Filipińczyk bił się o młodzieżowe mistrzostwo świata kategorii super piórkowej organizacji WBC z Dante Jardonem w Meksyku. No to jeżeli w Meksyku, a to jest Meksykanin, to będzie Dante Hardon Querétaro. I przegrał przez nokaut w 7 rundzie. Zaskoczony nieco tą sytuacją Maduma, no ale to niekorzystny dla niego początek walki, no bo runda będzie punktowana na korzyść jego rywala. To jest właśnie Ricky Sismundo, o którym opowiadam, a to jego rywal Ghislain Maduma. No to była to akcja, dotknął jednak podłoża i jak najbardziej prawidłowe liczenie. No nie była to jakaś szczególnie niebezpieczna akcja, przestrzelony prawy sierpowy Filipińczyka, później taki właściwie odruchowo wystawiona lewa ręka trafił, popchnął tą lewą ręką rywala, który dotknął spod rękami maty ringu i sędzia miał prawo, jak najbardziej, nawet nie tyle prawo, obowiązek liczyć i to zrobił. W 2011 roku Sismundo walczył z późniejszym mistrzem świata, Billy Dibem. Przegrał z nim przed czasem w 8 starciu. To wszystko zawodnicy o bardzo dobrych rekordach. Billy w tym momencie, kiedy wygrywał przed czasem, Sismundo miał na koncie 30 wygranych i tylko jedną porażkę. Thank you.
Ciekawa jest 10-letnia kariera zawodowa 29-letniego Ricky Sismundo. Miał 19 lat, kiedy stoczył pierwszy pojedynek. Wygrał w pierwszej rundzie na Filipinach, na wyspie Cebu, z Nono Parisem, który też debiutował. Walka była zakontraktowana na 4 rundy, w pierwszej było po wszystkim. Ale też dosyć szybko poniósł porażkę, bo w czwartej walce z Franklinem Albią obaj mieli po 3 zwycięstwa na koncie i 2 do remisu wygrał Albia. Liczą na mocne uderzenie. Atletycznie zbudowany. Reprezentujący Kanadę. Ghislain Maduma. No teraz miał szansę na kontrę Maduma, bo źle wyliczył dystans Sismundo. I taki wpadł właśnie bez przygotowania. Steven Butler już pokazywał nam go realizator, teraz już podczas solidnej rozgrzewki on stoczy kolejny pojedynek z Jamesem Trotterem. Kategoria super półśrednia. A już później po tej walce na koniec David Lemieux, Christian Fabian Rios. Obaj doświadczeni, obaj walczyli o najróżniejsze pasy. Dłużej na zawodowych ringach walczy Filipińczyk. Maduma pierwszą walkę stoczył w listopadzie 2010 roku z Francisco Tadeo w Montrealu. Wygrał przez nokaut w drugiej rundzie, ale rywal był bardzo słaby. Miał już wtedy na koncie 4 porażki, żadnego zwycięstwa. Równy pojedynek. Poza oczywiście tym starciem, w którym był liczony. Chociaż to też była równa runda, tyle że oczywiście takie liczenie to od razu nakłada określone spojrzenie na rundę i punktację. Teraz dobry prawy Madumy. Ale wciąż na wstecznym biegu boksuje Ghislain Maduma. Ja bym chciał pozwolić się wystrzelać Filipińczykowi, a później przejść do jakiegoś zdecydowanego szturmu. Nie wiem, czy taka jest taktyka, natomiast na razie czeka na błędy niższego od siebie pięściarza z Filipin. Przypadkowe zderzenie głowami. Znalazł tam
miejsce pod prawym łokciem Filipińczyka Maduma. Strzelił lewym hakiem. Ostatnia minuta trzeciego starcia. Bardzo oszczędny jest na razie Maduma. Przemyślana akcja z jego strony, dodaje ciosy tylko wtedy, kiedy jest pewny, że trafi. Natomiast odrzut Sismundo jest zdecydowanie większy, natomiast więcej energii widać w jego poczynaniach. Chociaż się trudno mówić, żeby tempo było jakieś zawrotnie wysokie. Cały czas odnoszę wrażenie, że tempo jednak dopiero się rozkręca, dopiero nabiera właściwy barw. Ostatnie sekundy. Jeszcze lewy prosty, jeszcze krótki lewy sierpowy Madumy. Nie pozwoli zaatakować Filipińczykowi, tak się też stało. Kontrolował ewidentnie to starcie Ghislain Maduma. Myślę, że należy mu się wygrana w tej rundzie. Ale to nie jest wciąż pojedynek, który wzbudza jakieś wielkie emocje. To jest, powiedziałbym, taki wyrozumowany, spokojny boks Ghislaina Madumy, który może się podobać tylko tym, którzy po prostu taki boks lubią. Natomiast ci, którzy tutaj chcieliby jakiś zdecydowany wymian z obu stron, na pewno są zawiedzeni. No i Sismundo też jeszcze nie wciska mocniej gazu, jeszcze nie szuka za wszelką cenę. No i kontaktu z rywalem. Minoru Harada i Kei Nidaira. Japońscy sekundanci. Trzecia runda bardziej podobała się wykonaniu Madumy, natomiast punktujący pomocniczo Barre widział wygraną jednak Filipińczyka w tym starciu. I znów zadał dwa ciosy z defensywy, oba doszły celu Maduma, a więc być może nie każdy na to zwraca uwagę, a teraz z kolei Filipińczyk uderzył lewym hakiem na korpus, zablokował to bardzo umiejętnie łokcie Maduma. Dużo ciosów Maduma blokuje. Potrafi skontrować się, cofając się lewym sierpowym, później jeszcze uderzyć lewym na wątrobę. Dużo ciosów rywala i to bitych w różnych płaszczyznach potrafi wyblokować, a więc nie obca jest mu sztuka defensywy. Te ciosy bite na korpus również blokuje, czym tak bardzo ciekawe obrony.
kategoria super lekka, albo kto woli junior półśrednia, to jest królestwo Terence'a Crawforda, jednego z najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. Bokser z Omaha jest czempionem organizacji WBC i WBO. Mistrzem WBA jest szkotryki Burns. To trzeci jego tytuł, biorąc pod uwagę kategorie wagowe. A mistrzem IBF jest mocno bijący, twardy Rosjanin Edward Trojanowski. Deep breath. Jeszcze do niedawna mistrzem WBC był Wiktor Postoł, ale stracił pas, przegrywając z Crawfordem. No przecież to wcześniej to on sprawił wielką niespodziankę, odbierając tytuł Argentyńczykowi Lukasowi Matysy. Very good. You're doing great. You're doing great. Doing very good. I like it. Kick the body. Doing like a hard. Ja myślę, że Maduma jednak powinien też częściej akcentować swoją jakby wolę zwycięstwa, żeby to było bardziej widać, bo to jest kolejna runda, którą boksuje bardzo oszczędnie i moim zdaniem dobrze, natomiast ta punktacja sędziego pomocniczego 10-9 w kolejnym starciu, w którym moim zdaniem lepszy jest Maduma, punktacja dla Sismundo, no świadczy o tym, że może powinien jednak bardziej zaangażować się w ofensywę. No być może nie wszyscy widzą to, że boksuje bardzo efektywnie, nie daje się trafiać. Sam jeśli już wyprowadza uderzenie, to dochodzą celu. Ale ktoś to w ataku zadaje ciosy, ktoś to naciera. Być może sprawia lepsze wrażenie. To były ciosy na gardę. Ale zgoda co do jednego, że to jest pojedynek, który nie porywa. Może być taka walka, w której Maduma przegra kilka wyrównanych rund. I później nigdy nie wiadomo, ile tych punktów w końcowym rozrachunku zabraknie. Dlatego tak szalenie istotne jest, aby robić wszystko, aby wygrywać te rundy trudne do punktowania, te rundy wyrównane. Oczywiście nie wszystko można zrobić, ale przynajmniej nie odpuszczać i starać się walczyć tak, aby zrobić jak najlepsze wrażenie. Ale na razie Ghislain Maduma robi swoje. Po prostu niespecjalnie angażuje się w ten pojedynek. Uważa widocznie, że do wygranej wystarczy zablokować cios rywala i tak jak teraz on na przykład ten prawy odpowiedzieć krótkim prawem. Nie było to jakieś mocarne uderzenie, ale precyzyjne, czyste. Natomiast wcześniej zablokował. Dużo blokuje Maduma i to są
uderzenia, które nie robią na nim żadnego wrażenia, bo robić nie mogą. Po prostu nie dochodzą celu. No tak powoli, proszę Państwa, ten pojedynek runda po rundzie się toczy. Takie walki jak ta z całą pewnością nie przechodzą do historii. No tym razem 10-9 dla Madumy. I lewy prosty, czyściutki. Są mięśniarze, którzy chcą wygrywać jak najmniejszym nakładem sił. Nie dlatego, że są jakimiś bokserskimi leniami, tylko po prostu taką mają filozofię walki. Są tacy w boksie olimpijskim, są tacy w boksie zawodowym. Tylko oczywiście później, kiedy przegrywają bardzo wyrównany pojedynek, mogą mieć tylko pretensje sami do siebie. Tym bardziej, kiedy kończą taką walkę zupełnie niezmęczeni. Był podwójny lewy prosty, później krok w tył i skontrowanie atakującego rywala lewym sierpowym. Teraz z kolei prawy krzyżowy. Zatrzymał Filipińczyk. Nic się nie zmienia, Maduma dobrze dystansuje, dobrze się broni, a od czasu do czasu też trafia przeciwnik. Teraz się prosi, żeby zrobił coś więcej. No tak jak teraz, żeby zaatakował, żeby uderzył zdecydowanie. Za rzadko to robi. A Sismundo konsekwentnie wywiera presję. I choć trudno mówić o jego skuteczności, bo ta skuteczność jest niewielka, to jednak bardzo konsekwentnie robi dobre wrażenie. Teraz w końcówce też zaatakował, też przyspieszył. Doskonale wiedzą, że to są takie szalenie istotne w bokserskiej wyrównanej walce zagrywki. Trzeba zrobić dobre wrażenie na sędzie. Pomóc im w podjęciu decyzji, kiedy nie wiedzą, jak wypunktować rundę w sytuacji, kiedy nie ma remisowych rund. Kiedy trzeba, no albo bardzo rzadko są takie sytuacje, kiedy jednak sędzia decyduje się dać remis. Christian Rios, rywal Davida Lemie, bokser z Buenos Aires. 21 wygrany, 7 porażek, 3 remisy, tylko 6 przed czasem. Wydaje się, że to nie jest zbyt poważny rywal dla tej klasy pięściarza, co Lemie, ale zobaczymy w ringu. Argentyńczycy są w boksie nieobliczalni. Czasami mogą mieć znakomity rekord, ale już po pierwszej akcji widać, że niewiele potrafią, a czasami są tacy, którzy rekordem nie imponują, natomiast imponują swoją postawą w ringu.
ta runda punktowana na korzyść Rickiego Sismundo. Tyle, że takie rundy jak te tutaj w tym pojedynku, właściwie każda z nich bardzo wyrównana, mogą być przez każdego sędziego inaczej punktowane. Choć jestem przekonany, że więcej zwolenników mieć będzie Sismundo. Teraz dobra akcja Filipińczyka. Wydawało się, że będzie bił sierpowy. On uderzył krótki lewy prosty między rękawice, poprawił prawy. Udało się na to nabrać się Maduma. Jednym pięściarzem jest z całą pewnością Ghislain Maduma, ale tak boksujący, moim zdaniem, wiele nie osiągnie. Wchodzi już w decydującą fazę, a Maduma wciąż robi to samo co wcześniej. To właśnie ta akcja mogła się podobać. Sprytnie to zrobił Sismundo. Ale teraz z kolei bardzo ładnie na tej powtórce widzieliśmy, jak zaatakował Maduma. Trochę za mało przyspieszeń, za mało serii takich akcji z prawdziwym zębem. To na pewno obniża ocenę tego pojedynku. Przydałoby się więcej ostrych barw, które by ten pojedynek uczyniły bardziej kolorowym. Ostatnie trzy rundy. Się prosi zróżnicować tempo, przyspieszyć. 10-9 dla Madumy. Po 7 rundach 2 punkty przewagi. Sismundo. Ale nie za bardzo mi się tej punktacji przywiązywał. Te trzy ostatnie rundy mogą się okazać bardzo istotne.
właśnie większego i potężniejszego wygląda Ghislain Maduma. A więc tym bardziej wydaje się, że powinien zaakcentować tę swoją przewagę fizyczną, pokazać ją. A on tego nie robi. Brakuje szybkich nóg Madumie. Stara się wydać ten pojedynek na stojąco. Trzydzieści sekund do końca ósmej rundy. Jakiejś szczególnej determinacji w końcówce rundy Madumie, bo Sismundo się stara. Jeszcze zapewne w tych ostatnich sekundach zaatakuje. Chociaż nie jest łatwo atakować Madumę, który jest cały czas szczelnie zakryty, który bardzo umiejętnie tutaj ustawia dystans. Boksuje bardzo bezpiecznie dla siebie. No więc też Sismundo boi się swoich ewentualnie szaleńczych ataków, bo mógł zostać skontrowany. Na to tylko czeka Maduma, aby wykorzystać chaos i błędy w boksie swojego rywala. Ale teraz balans nie pomógł, teraz 2-3 ciosy, Sismundo doszły cel. Zabawa w Bell Center trwa, wszyscy czekają oczywiście na pojedynek Davida Lemie, a wcześniej na walkę Stephena Butlera z Jenksem Trotterem. Myślę, że te właśnie walki zbudzą większe zainteresowanie niż pojedynek Ghislaina Madumy z Ricky Sismundo. Dziewiąte, przedostatnie starcie pojedynku w kategorii super lekki. Tym razem runda dla Sismunda na karcie Bernarda Barre i 3 punkty przewagi Filipińczyk. A teraz trafił lewym sierpowym Maduma. Ale myślę, że pokazałyby one bardzo wyraźną przewagę, jeśli chodzi o ilość zadawanych ciosów Rickiego Sismundo. Natomiast jeśli chodzi o ciosy, które dochodzą celu, to tutaj ta statystyka w stronie musiała być korzystna dla Filipińczyka. Przyjmuje atak rywala, odchylając się, a później próbuje jeszcze go trafić, ale to niestety nie jest chyba najlepszy pomysł, bo brakuje wyraźnie nóg w takich akcjach. Aktywniejszy jest Ricky Tabacón Sismundo.
No coś mi się zdaje, że właśnie ta aktywność pomoże mu w odniesieniu zwycięstwa. No proszę, drugie liczenie. Bardzo dobra akcja, przyspieszył. No i co, teraz Maduma dalej będzie czekał na cud? Czy spróbuje jeszcze coś zmienić? Zostało mu tutaj 10 sekund w dziewiątym starciu. Dobry prawy, za chwilę proszę Państwa będzie leżał po raz kolejny Maduma. Lewy sierpowy, szybsze ręce zdecydowanie Filipińczyka. Jeszcze dwa ciosy w samej końcówce. No, dostał w końcówce lanie, proszę Państwa, Maduma od Rickiego Sismundo. Runda wygrana 10-8. W tym momencie szala się już zdecydowanie przechyliła na korzyść Filipińczyka. Ciężko oddycha Ghislain Maduma. Chyba zrozumiał, że w tym momencie nadzieje na sukces w tym pojedynku ulatują. Prawy na prawy. Przestrzelił Maduma, trafił Sismundo, później poprawił. Teraz ten kolejny prawy, bardzo mocny, bity ze skrętem, ale przede wszystkim dobre podejście nogami. I poleciał w narożnik Ghislain Maduma. Ostatnie 3 minuty szans dla Madumy, ale trudno powiedzieć, czy on w ogóle wierzy jeszcze w to, że może coś zmienić na swoją korzyść. Musiałby wygrać przed czasem. Musiałby znokautować Filipińczyka, na to się absolutnie nie zanosi. Jeśli ktokolwiek z tej dwójki ma wygrać walkę w taki właśnie sposób, to bliżej takiego rozstrzygnięcia jest z całą pewnością Sismundo. Jeszcze lewy sierpowy. Prawy Filipińczyka dochodzi cel. Były długie chwile w tym pojedynku, w którym ten oszczędny styl Ghislaina Madumy przynosił efekt. Być może nawet nie w sędziowskiej punktacji, natomiast dla tych, którzy lubią taki oszczędny, rozumny boks, mógł się podobać, natomiast to już się skończyło. Teraz w ringu liczy się tylko Ricky Sismundo. Półtorej minuty do zakończenia pojedynku. I pytanie jest tylko jedno, czy Sismundo zdąży znokautować swojego przeciwnika. Czy też wygra walkę wysoko na punkt. Chce skończyć ten pojedynek przed czasem, to widać. Ghislaina Madumy nie stać na to, aby atakować, zaatakować zdecydowanie i poszukać swojej szansy na zwycięstwo w nokaucie. Po prostu zrozumiał to bardzo wyraźnie, bardzo boleśnie, że w tej końcowej fazie Ricky Sismundo jest jednego zdecydowanie lepszy. Odebrał mu wiarę, odebrał mu chęci do walki o wygraną. Chcę tylko przetrwać, nie dać się znokautować. No już nie zrobi nic, co mogłoby choć w niewielkim stopniu być ryzykowny. Przetrwa, nie przegra przed czasem Ghislain Maduma.
Ale jeszcze trafił go prawym Sismundo w ostatnich sekundach. I może teraz Filipińczyk spokojnie czekać na wynik tego pojedynku. Bardzo równo było do pewnego momentu, a później przestało. Szacunek pogratulował już w tym momencie Ghislain Maduma Filipińczykowi, jakby uznając jego wyższość. Za chwilę będzie ten prawy. Mesdames et messieurs, le numéro gagnant du tirage moitié-moitié est actuellement affiché. Ladies and gentlemen, the winning number. Nie, wydawało mi się, że pokaże nam realizator akcję, po której rzucił na deski Sismundo Madumę. Dużo ma do powiedzenia, trzeba przyznać, Ghislain Maduma swojemu przeciwnikowi. Wygląda na zadowolonego. Nie wiemy, co jest tego powodem. Czy to, że przetrwał do końcowego gongu, nie padł na deski? W kolejnej walce stawką będzie pas IBF Ameryki Północnej w kategorii super półśredniej. Już zapowiadany jest ten pojedynek Stephena Butlera z Jamesem Trotterem. A my czekamy na werdykt. Myślę, że to będzie formalność. 31. zwycięstwo Rickiego Sismundo. Trzecia porażka w karierze Ghislaina Madumy. Nie może być inaczej. Mesdames et messieurs, après 10 rounds d'action, nous nous dirigeons vers les cartes de pointage. Ladies and gentlemen, after 10 intense rounds, we go to the scorecards. Mais avant, donnons-leur une excellente main d'applaudissement. A tremendous round of applause for a terrific fight. Le juge Blouin. Judge Blouin remet une carte de pointage de 97-91-97-91. Le juge Esno, 95-93-95-93. Et le juge Benoît Roussel, 95-93-95-93. For your winner, votre vainqueur par décision unanime, Ricky Sismundo! Proszę Państwa, dwóch sędziów tylko 95-93, 1-97-91. A to oznacza, że gdyby nie było tego liczenia i tego bombardowania w końcowej fazie, to tutaj mógł być wynik korzystny dla Ghislaina Madumy. Proszę Państwa, teraz przerwa, później wracamy na pojedynek Stephena Bat. 2 do remisu wygrał Albia. Thank you.
patrzą na mocne uderzenie. Atletycznie zbudowany. Reprezentujący Kanadę. Ghislain Maduma. Teraz miał szansę na kontrę Maduma, bo źle wyliczył dystans Sismundo. I taki wpadł właśnie bez przygotowania. Steven Butler już pokazywał nam go realizator, teraz już podczas solidnej rozgrzewki on stoczy kolejny dla jego rywala, który przystąpił do tego pojedynku z bilansem 32-1-1. Z Japończykami, no ale nic dziwnego, jeśli mieszka w Japonii. Sismundo to walczy z miejscowymi pięściarzami i tak w 2015 roku stoczył 4 walki z Japończykami. Najpierw z Akihiro Kondą, wygrał niejednogłośnie, później zremisował z Kazuyo Nakano, wygrał przez nokaut w czwartej rundzie w kolejnym pojedynku z Nakano i na punkty 8-rundowy pojedynek w Tokio z Yoshitaką Kato. Filipińczyk bił się o młodzieżowe mistrzostwo świata kategorii super piórkowej organizacji WBC z Dante Jardonem w Meksyku. No to jeżeli w Meksyku, a to jest Meksykanin, to będzie Dante Hardon. Querétaro. I przegrał przez nokaut w 7 rundzie. Zaskoczony nieco tą sytuacją Maduma, no ale to niekorzystny dla niego początek walki, no bo runda będzie punktowana na korzyść jego rywala. To jest właśnie Eliki Sismundo, o którym opowiadam, a to jego rywal Ghislain Maduma. No, to była to akcja, dotknął jednak podłoża i jak najbardziej prawidłowe liczenie. No nie była to jakaś szczególnie niebezpieczna akcja, przestrzelony prawy sierpowy Filipińczyka, później taki właściwie odruchowo wystawiona lewa ręka trafił, popchnął tą lewą ręką rywala, który dotknął spod rękami maty ringu i sędzia miał prawo, jak najbardziej, nawet nie tyle prawo, obowiązek liczyć i to zrobił. W 2011 roku Sismundo walczył z późniejszym mistrzem świata, Billy Dibem. Przegrał z nim przed czasem w 8 starciu. To wszystko zawodnicy o bardzo dobrych rekordach. Billy w tym momencie, kiedy wygrywał przed czasem, Sismundo miał na koncie 30 wygranych i tylko jedną porażkę. Ciekawa już 10-letnia kariera zawodowa 29-letniego Ricky Sismundo. Miał 19 lat, kiedy stoczył pierwszy pojedynek.
wygrał w pierwszej rundzie na Filipinach na wyspie Cebu z Nono Parisem, który też debiutował. Walka była zakontraktowana na 4 rundy, w pierwszej było po wszystkim. Ale też dosyć szybko poniósł porażkę, bo w czwartej walce z Franklinem Albiom obaj mieli po 3 zwycięstwa na koncie i 4 lata mniej na zawodowych ringach od Rickiego Sismundo. Pojedynek 10-rundowy już rozpoczęty, obaj praworęczni. Nieco wyższy, jeśli wierzycie oczywiście tym informacjom. Ghislain Maduma ostrego rywala, 170 cm. Rywal 165 jak na kategorię lekko półśrednią, czyli super lekką albo junior półśrednią, jak to woli. To nie są najlepsze warunki fizyczne. Sismundo ostatni pojedynek stoczył 13 maja tego roku z Dierijanem w Montrealu. Zremisował go niejednogłośną decyzją sędziowską, to był split decision remis. Natomiast wcześniej w styczniu przegrał też, ciekawa historia, bo również niejednogłośna decyzja z Jose Felixem Juniorem w Burbank w Kalifornii. W szóstej rundzie tam został ukarany odebraniem punktu za uderzenie po gongu. Sędziowie punktowali Daniel Sandoval 93-90. 6, Jonathan Davis 94-95, Max De Luca 95-94, a więc ten jeden sędzia punktował dla Sismundo.